Cześćka kochani, witam was bardzo gorąco w kolejnym filmiku. Słuchajcie, wiem, że ostatnio nie pojawiły się wszystkie filmiki, które tak teoretycznie miałam zaplanowane. Jest dość spory poślizg i wiem, że dzisiaj jestem totalnie no make-up, ale prawda jest taka, że wróciłam niedawno z imprezy, słuchajcie. No jestem po prostu zmęczona. Niemniej jednak chciałabym wam pokazać to, co się tutaj znajduje, bo szuflada znowu jest pełna, więc nie zwracamy uwagi na to, co tutaj jest, tylko na to, co będę pokazywać. I pierwszym produktem jest potężna maska z Kalosa keratynowa. Już raz jej opakowanie jedno miałam, teraz od jakoś połowy grudnia miałam drugie. Bardzo lubię i na pewno jeszcze nie raz wrócę. Ona jest zużyta, tam w środku nie ma nic. Mam teraz dwie małe pojemności innych wariantów zapachowych. Jak tamte się będą sprawdzać, zobaczymy, ale do tej na pewno jeszcze wrócę. Kolejny produkt do włosów, także potężna pojemność, bo aż 500 ml, jeżeli się nie mylę, dokładnie tak. To była odżywka do włosów receptury babci Gertrudy i to jest naturalna marka, w 98% naturalna, może tak. I to była odżywka, która przeznaczona była do włosów farbowanych, rozjaśnianych, tonowanych i tak dalej, i tak dalej. Ja ją kupiłam w TK Maxie za 3,49, więc bardzo fajna cena. Włosy po niej były bardzo miękkie, bardzo przyjemne w dotyku, także mogę wam gorąco polecić. Taki standardowy produkt, który chyba wszyscy znają, olejek pod prysznic z Isany, który ja używam do domywania moich gąbeczek. Kolejne opakowanie jest już w użytku. Tutaj zużyłam piankę do golenia z limitowanej edycji Lovely Couple z Balei. Ta edycja została wycofana, ta nakrętka nie należy do tego, ja po prostu wszędzie gubię te nakrętki. W każdym bądź razie mam teraz nową wersję zapachową, ale za cenę 85 ml, co ja mówię, widzicie, jestem nieprzytomna, za cenę 85 centów, za pojemność 150 ml i produktu wegańskiego, jak najbardziej się sprawdza, bardzo ładnie pachną. Swoją robotę robią, więc nie ma co narzekać. Skoro byliśmy przy gąbeczkach, to i też zużyłam szampon, który używałam do mycia pędzli z Johnson's Baby. Pojemność 300 ml. No, zużyłam do mycia pędzli i bardzo fajnie te pędzle domywał. Natomiast teraz używam, nie wiem, jakiegoś innego produktu. Pozostając w temacie włosów jeszcze, słuchajcie, zużyłam z The Songe Paris olejek na końcówki włosów o pojemności 125 ml i to był olejek, który przepięknie pachniał, wygładzał te moje włosy, świetnie się po nim dawały rozczesywać, nie były jakieś tam mega zniszczone końcówki, także nie są jeszcze jakieś rozdwojone, tak więc sprawdzał się rewelacyjnie. Co prawda, jak kupując go, nie zwróciłam uwagi, że że producentem jest L'Oreal. Nie wiem w sumie, dlaczego nie popatrzyłam. No ale w każdym bądź razie widziałam ostatnio, że one chyba wychodzą ze sprzedaży, bo były obniżone. Nie kupiłam jeszcze nowego. Dzisiaj muszę się wybrać na zakupy i kupić jakiś olejek zabezpieczający końcówki. Rozważam opcję powrotu, bo naprawdę był to bardzo, bardzo fajny produkt. Co my tu jeszcze mamy, słuchajcie, mamy oczywiście z Imperial Leather Marshmallow żel pod prysznic, uwielbiam, następne opakowanie mam, tak samo produkt, który bardzo często u mnie widywaliście w filmikach i w dalszym ciągu od czasu go wam pokazuję, to jest Isana Clean and Care, czyli dwufazowy płyn do demakijażu oczu, rewelacyjnie wszystko domywa, bardzo gorąco polecam, jest niedrogi, na promocji można go dostać za niecałe euro, nie ma co narzekać. Zużyłam także tutaj z Lidla Food for Skin ten płyn micelarny 3 w 1 do demakijażu twarzy, oczu i ust w 90% składników pochodzenia naturalnego. Powiem wam, że on fajnie domywał resztki makijażu, natomiast od czasu do czasu potrafił mnie zaszczypać w oczy, no i pojemność 200 ml dość szybko mi się skończyła.
Pod prysznic zużyłam także jeszcze z Rituals Holy Moly Foaming Shower Gel, The Ritual of Holy. Pachniał tak, wiecie co, delikatnie bardzo, dlatego do tej wersji nie wrócę. Natomiast od mojej kumpeli Dani dostałam kilka, dokładnie trzy, kolejne takie pełnowymiarowe pianki z Ritualsa, z czego bardzo się cieszę, bo jedna z nich jest z tej najnowszej, aktualnej, limitowanej edycji, więc na pewno przetestuję. Z tej samej marki tutaj z Lidla zużyłam jeszcze nawilżający balsam do ciała. Wygładzenie jest z olejkiem migdałowym i powiem Wam, że bardzo fajny produkt, jeżeli należycie do osób, które no niezbyt lubią się jakoś tam miziać tymi rzeczami, balsamami i tak dalej, to będzie coś dla Was, dlatego że on po prostu w mig się wchłania w skórę, a mimo tego ją bardzo ładnie nawilża, także mogę bardzo gorąco polecić. Ja jak widzicie nawet rozcięłam, wygrzebałam resztki, on miał taką, wiecie co, żelowo-kremową konsystencję. Bardzo fajny produkt. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy zużytą świecę z Yankee Candle Home Inspiration Cherry Vanilla. To była bodajże średnia świeca, tak 340 gram. Mam kolejne opakowanie, rewelacyjny zapach. Ten zapach jest naprawdę bardzo intensywny, zarówno w formie świecy, jak i potem z resztki przerabianych wosków. Więc jak mówię, mam kolejne i bardzo chętnie będę w miarę możliwości dalej wracać. Zużyłam także te oba produkty z Simple i co mam powiedzieć? Żel do mycia twarzy, delikatny, żelowy, natomiast on tak dziwną taką warstwę robił na twarzy, która nie była wcale łatwa do zmycia, więc do niego na pewno nie wrócę. Natomiast jeżeli chodzi o płyn micelarny, był bardzo fajny, tylko szybko się strasznie skończył. Mimo tego domywał wszystkie resztki rewelacyjnie, nie szczypał mnie w oczy i bardzo przyjemnie mi się go używało. Z Lale, marka polska, zużyłam hydrolat z czarnej porzeczki, który rzeczywiście bardzo mocno tą porzeczką pachnie. Część używałam do twarzy jako tonik, trochę zużyłam do zrobienia swojego własnego płynu dwufazowego, do demakijażu oczu, także no, do maseczek dodawałam, jak robiłam glinkę. Bardzo, bardzo fajny produkt i mogę Wam bardzo gorąco polecić. Do rąk zużyłam mydło z Bath & Body Works Jumping in Leaves. Jezus Maria, to było to mydło, słuchajcie, które peelingowało dłonie, ale to tak przepięknie, świeżo, tak świeżo cytrusowo. O, i troszeczkę jakby z dodatkiem mięty. Pachnie obłędnie. Ja nawet nie zwróciłam uwagi, czy tutaj jest gdzieś podane, bo normalnie to z reguły jest podane, czym to pachnie, ale Cranberry Oak Cypress Leaves. W każdym bądź razie pachniało obłędnie. Także no, kolejne mydło, inne z Bath & Body Works mam w użyciu. Z Joanny zużyłam, słuchajcie, tutaj płukankę w sprayu srebrną, przeznaczoną do włosów siwych, blond, rozjaśnianych. Ja używałam ją zarówno do, wiecie, w formie psikania, jak i też używałam, dodając do masek do włosów. Bardzo fajny produkt, teraz mam coś innego w użytku. Mam też trochę maseczek, słuchajcie, tutaj zużyłam z Tony Moly Megatox Bright Shot Ampoule Mask, maska, która była bardzo fajna, była w płacie, była naprawdę rewelacyjnie nawilżona i rzeczywiście ta skóra po niej ładnie wyglądała, tak rozświetlona była, o tak. Z Be Beauty zużyłam waciki, moje ulubione, po prostu uwielbiam. Z Coscody, nie znam w ogóle marki, słuchajcie, to była maseczka nawilżająca, kolagenowa, prezentowała się taką, była niesamowicie mocno zwilżona. Ona miała także rozjaśniać, ponieważ miała ekstrakt z pereł. Była fajna, no natomiast ja tej marki nie znam, więc podejrzewam, że do niej bym nie wróciła. Słuchajcie, mam zużyte między innymi tutaj trzy opakowania, ale pewnie zużyłam jeszcze kilka tych płatków, które były z limitowanej edycji z Isany Gold, nie, Glema and Gold. No,
mimo tego, że są to płatki hydrożelowe, produkt wegański, ale płatki hydrożelowe, wiecie, że ja nie lubię hydrożelowych płatków, ponieważ się z reguły mi po prostu obsuwają. Te natomiast trzymają się rewelacyjnie, pięknie wygładzają tą okolicę pod oczami i jestem szczęśliwa, że mam jeszcze zapas, udało mi się dorwać. Jeżeli będziecie mieli jeszcze gdzieś możliwość dorwania, to bardzo gorąco polecam. Z Eveline Cosmetics użyłam Royal Snail, intensywnie regenerująca, przeciwzmarszczkowa maska w płacie. Prezentowała się tak, o, bardzo ładnie nawilżyła mi twarz. Czy działała przeciwzmarszczkowo? No nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Tutaj zużyłam z Innisfree maskę, która niestety była aż za bardzo nasączona i szczypała mnie bardzo na twarzy, więc no niestety. Wylądowałam także w wannie, słuchajcie, bo troszeczkę chorowałam i z Dresna Essence zużyłam jeszcze sól taką do kąpieli o zapachu toffee i karmelu i Bóg wie czego jeszcze, bardzo słodka i o dziwo wodę farbowała na czerwony kolor, troszeczkę dziwnie to wyglądało. Z Be Beauty maska na tkaninie łagodząca, była całkiem ok, nie zrobiła szału, ale była poprawna. Z Alverde Overnight Mask Gold, która miała nadawać energię, to była maseczka z moimi włosami, maseczka, która miała odcień złoty, nakładało się ją na twarz cienką warstwą, pozostawiało się na noc. Niestety, bubel niesamowity. Następnego dnia moja skóra wcale nie wyglądała, jakby była bardziej zenergetyzowana, wręcz przeciwnie, była przesuszona. No i tutaj zużyłam także maseczkę złuszczającą do stóp z Pureoderm. Mam jeszcze jedną, jestem w trakcie właśnie zmieniania skóry na stopach, nazwijmy to tak. Bardzo dobry produkt, ja w Polsce kupuję, w Niemczech w DM jest Balei, też dostaniecie za podobną cenę, no ale zawsze przywożę sobie jakoś z Polski. Z Hormocenty zużyłam Clarify 2 w 1 Tonic and Micellar Water. W każdym bądź razie ja to zużyłam jako tonik i bardzo fajnie mi wieczorem to oczyszczało twarz. Rzeczywiście, jeżeli jeszcze jakieś resztki zostawały, to po makijażu to domywało jak najbardziej. Z Bielendy zużyłam także Anti-Age, Anti-Pollution, Super Power, Mezo Serum, aktywne serum rozjaśniające, 15% stabilna witamina C, która miała działać na przebarwienia i tak dalej. Zużyłam, ale jakiegoś efektu niestety nie widziałam, więc do tego produktu na pewno nie wrócę. I dwa, słuchajcie, ostatnie produkty kolorówkowe. Kolorówkowe, nie kolorówkowe, a pielęgnacyjne. Zużyłam rewelacyjny krem z Oilan Balance Face. Hydroaktywny krem do twarzy, nawilżenie, odbudowa. Słuchajcie, pojemność 50 ml. Ja na całe szczęście mam jeszcze dwie pełne tubki w zapasie. Uwielbiam ten krem, używałam go pierwszy raz. On jest dość treściwy, ale tak jak on nawilża Wam skórę twarzy, to jest po prostu bajka, słuchajcie. Podkłady się na nim przepięknie trzymają. On nawilża, ale nie osadza się tak, że macie wrażenie, że macie jakąś warstwę na twarzy. Nie, 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 nie. I tutaj zużyłam Nakomi Arganowy, krem arganowy na dzień 30+. Natomiast słuchajcie, ja go używałam od połowy grudnia do teraz i używałam go na początku na dzień. Natomiast na dzień on się dla mnie zdecydowanie nie nadawał, bo był za tłusty, jakby można tak powiedzieć. Za ciężko siedział na twarzy i nie chciał się od razu po rozprowadzeniu wchłaniać, tylko się maział, zostawała taka warstwa. Trzeba było mieć dużo czasu. Ma bardzo taki delikatny zapach, natomiast zaczęłam po prostu potem ten krem używać na noc, no i używałam go, słuchajcie, Boże, 4,5 miesiąca. To jest długo jak na krem, no ale mam teraz jeszcze wersję na noc. Nie wiem, kiedy to wszystko pozużywam. I na sam koniec mam kilka wosków, słuchajcie. Z Heart and Home mam dwa. Tutaj miałam o zapachu kwiatu magnolii, który był bardzo ładny, bardzo intensywny, ale jeszcze intensywniejszy był tutaj ten i w sumie nie wiem za bardzo co to jest zapach, za zapach. W każdym bądź razie te woski mają po 26 gram, bardzo ładnie się wypalają,
A ten był taki ciepły, słuchajcie, taki trochę kaszmirowy, no coś przepięknego. Nie wiem, czy jeszcze jakieś woski mam z tej marki. Muszę zobaczyć. Dwa moje ulubieńce aktualne, jeżeli chodzi o Yankee Candle, White Strawberry Bellini. To jest aktualna kolekcja, bardzo orzeźwiający, ale mimo tego słodki zapach, bardzo intensywny, uwielbiam. Dalej zużyłam Pumpkin Buttercream. Jego zużyłam w taki, wiecie, dzień, kiedy padało i było taki nijak, szaro i w ogóle bardzo intensywny zapach, ale był przyjemny. No i zużyłam też jako ostatni werbena, wiecie, taki bardziej cytrusowy, orzeźwiający zapach. Nic dodać, nic ująć. Mam bodajże nawet pełnowymiarową jeszcze świecę, więc na pewno ją kiedyś wypalę. No i moi drodzy, to by było na tyle. Więcej produkować się nie chcę. Zabieram moją facjatę, uciekam, bo naprawdę, słuchajcie, jestem zmęczona, jestem wykończona, na zewnątrz świeci słońce, a ja wyglądam jak zwłoki. Także zaraz zabiorę się za obrobienie tego filmiku. Wybaczcie za osuwę, wszystkie inne filmiki jeszcze się pojawią. Ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.